Ja nazywam się Marek Zybert, jestem współzałożycielem serwisów AniMani.pl, darowizny od zakupów online, plus również inne narzędzia dla organizacji społecznych, które mamy. Dzisiaj spotykamy się w ramach Akademii w AniMani i takiej serii 6 pytań do fundraisera. Dzisiaj z nami jest Szczepan Kasiński. Jak możesz, Szczepan, od razu powiedzieć kilka słów o sobie, i potem pójdziemy z pierwszym pytaniem. Dzień dobry, moi drodzy. Dlaczego ja? Bo Marek mnie zaprosił, żebym trochę poopowiadał o fundraisingu jakby z naszej perspektywy, ponieważ ja się fundraisingiem zajmuję od 13 lat i od 13 lat pomagam organizacjom działać lepiej i skuteczniej, a od 4 już lat jestem współzałożycielem i równocześnie prezesem agencji fundraisingowej Armiger. Dzielę się swoim doświadczeniem, dobrymi praktykami z różnymi organizacjami, począwszy od malutkich, które opierają się na wolontariacie, kończąc na takich, które zatrudniają powyżej 100 pracowników, bo też mam takie doświadczenia. I mam taką cudowną przestrzeń, że mam funkcję doradczą i to, co podpatrzę w jednej organizacji, jak działają dobre rozwiązania, łatwo mi przenieść do kolejnej, bo równocześnie pracujemy z kilkunastoma organizacjami, pomagając im rozkręcać akcje zbiórkowe, ustawiać strategie. Pod jednym kluczowym, podstawowym hasłem pomożemy ci zebrać więcej pieniędzy. Więc ja jestem od tego, żeby pomagać zbierać więcej pieniędzy i dawać tą przestrzeń organizacjom, żeby działały skutecznie. Dzięki bardzo. Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię i trochę cię zazdroszczę takiej funkcji doradczej, bo to jest mimo wszystko spojrzenie kogoś takiego z zewnątrz, nie? Nie siedzisz w organizacji na tyle dużo, żeby gdzieś tam przysiągnąć i pewne rzeczy robić automatycznie, więc jak wchodzisz, to zawsze wnosisz świeżość, tak? Inne spojrzenie albo czasami pewnie jakieś podstawy, bo pewnie to zależy od organizacji. Nawet jestem tym, który nie boi się zadawać głupich pytań. W sensie takich, które są oczywiste, odpowiedzi są oczywiste dla organizacji, ale już niekoniecznie dla jej otoczenia, bo my niestety żyjemy, funkcjonujemy w tej klątwie wiedzy i moją rolą jest wyjście z tego, jak się przygotowałem do spotkania z daną organizacją, poznaję ją na wylot, i zadawanie takich pytań, które są z punktu widzenia darczyńców, sympatyków, oczywiste i takich pytań, które czasami wywracają do góry nogami to, co organizacja myśli o sobie. No niestety mam tą czasami niewdzięczną funkcję, że wyrywam ludzi z dobrostanu, ale jednak pewne hasło, które mi przyświeca przy takich działaniach, to lepszy ożywczy chłodek niż ciepły smrodek. Nie chodzi o warunki, tylko chodzi o to, że tkwiąc w danej organizacji cały czas, no czasami trzeba przewietrzyć, zadać inne pytanie, popatrzeć z innej perspektywy, bo tak jak jedna z organizacji ma teraz, z którą rozmawiałem, ma 20-lecie, od 20 lat robią to samo, poradnictwo, jakby upraszczając, ale zmieniła im się ustawa. I zmieniła się ustawa, bo oni lobbowali za zmianą ustawy, no ale teraz nie wiedzą, jak się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, bo ustawa wypełnia większość ich misji, a jednak szkoda by było zamykać organizację po 20 latach, bo jednak są wciąż podobnie. No tak, to tak, faktycznie. Te pytania, no właśnie, zmienia się otoczenie, więc warto ponownie zadać sobie pewne pytania, po co istniejemy i tak dalej. Ale za chwilę będziemy mieć czas, bo wiem, że lubimy rozmawiać, oboje lubimy rozmawiać, więc uruchamiam timer 5 minut i lecimy z pierwszym pytaniem, dosyć prostym, czyli skąd w ogóle nazwa Armiger? Bo tak, Armiger, czyli agencja fundraisingowa, szkoleniowa, którą współprowadzisz, współzałożyłeś, czy założyłeś? No właśnie, ja z tą nazwą się już jak gdyby oswoiłem, ale jakbyś mógł powiedzieć, skąd to się w ogóle wzięło? Zresztą to jest dość, może głęboka filozofia, to może jest przesada, ale to wynika z mojego rozumienia fundraisingu, bo zakładając nową instytucję doradczą, mogłem użyć hasło Akademia Fundraisingu, mogłem użyć Fabryka Fundraisingu, cokolwiek innego, co kojarzy się z powtarzalnym wdrażaniem pewnych rozwiązań. I przypuszczam, że w pewnych okolicznościach byłoby mi łatwiej,
niczy nam, bo założyliśmy z Armigera z Anią, moją wspólniczką, bo w naszej nazwie nie pojawia się fundraising, co z jednej strony jest pewną trudnością w wyszukiwarkach internetowych, trudniej nas złapać niż na hasło jeden do jednego fundraising, no niestety, ale znaczenie symboliczne jest dość istotne. Dlaczego? Armiger ze starą niemieckiego zbrojny jeździec, czy też tłumacząc inaczej Giermek. Ja to usłyszałem pierwszy raz u Sapkowskiego, kiedy jest świetna trylogię Husycka, która została przez pana Sapkowskiego napisana i tam się pojawia właśnie słowo Armiger, zbrojny jeździec w rozumieniu ten giermek. I ja tak naprawdę się wtedy zafascynowałem. To było dobre 10 lat temu, jak jeździłem po Polsce na szkolenia i słuchałem audiobooków, żeby zająć sobie czas. I tak sobie pomyślałem o roli fundraisera w organizacji. I tak naprawdę fundraiser w organizacji jest takim, no było, nie było giermkiem, bo ja nie jestem człowiekiem, który się pcha na afisze po to, żeby było jeszcze oklękajcie narody, jestem fundraiserem, zobaczcie, jak wspaniały jestem. Nie, to ja znam swoje miejsce. Ja jako fundraiser mam funkcję służebną, czyli takie giermkowanie, służenie, ale komu? Ludziom, którzy walczą o lepszy, piękniejszy świat, o zmianę świata na lepszy. Ja tak to opisuję, że jestem giermkiem dla tych, którzy walczą z wiatrakami codzienności, tych idealistów, czyli jak macie przed oczami obraz Don Quixota i Sancho Panza, bo to jest coś, co najbardziej mi się pojawia, no to ten Don Quixote leci na te wiatraki, walczy z nimi, przegrywa albo wygrywa, z czasem spadnie z tego konia, no a zanim człapie na osiołku taki Sancho Panza, który wie, że zbroję trzeba wyklepać, no pasowałoby zjeść coś wieczorem, jakieś kaszy ugotować, może z omastą, obłożyć siniaki po spadnięciu z konia. I to jest moja funkcja. Jestem po to, żeby podpowiadać tym, którzy robią wspaniałe, cudowne rzeczy, bo ja uwielbiam ludzi, którzy działają w sektorze pozarządowym, którzy totalnie zmieniają świat, rzeczywistość, bo gdybyśmy sobie, to znaczy ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić naszego świata polskiego czy międzynarodowego bez organizacji pozarządowych. To jest niewykonalne, albo taką popatrzymy znaczy, sobie na ruina. Tak. Znaczy zawsze będzie obszar, którego biznes albo rząd nie zagospodaruje, tak? W każdym kraju na świecie. Ale gdybyśmy pewnego dnia, od jutra, stwierdzili, nie ma organizacji tego, co one robią, to byłby totalny chaos. Więc bardzo podziwiam tych, którzy robią te rzeczy i oni robią je super. Tylko ponieważ skupiają się na realizacji misji, czasem im brakuje wiedzy, jak pewne rzeczy zrobić, w jaki sposób działać lepiej, jak komunikować tą wspaniałą misję, bo niestety nie ma tak, że mamy cudowną wróżkę, która przychodzi, pyk, o, jesteście organizacją, znajdujecie się we wszystkich mediach. Dobrze, może jedna czy dwie w historii moich współprac, także takie rzeczy się zdarzyły, ale były podbudowane tym, że organizacja sama zaczęła opowiadać i ta wróżka przyszła, zaczarowała i nagle nie wychodzimy z mediów. No, to kawał dobrej historii. Przy okazji mieliście szansę zobaczyć, że tak powiem, opowiadanie historii w praktyce. Ja pamiętam Sancho Panza, tak, bo to jakiś czas temu używałeś tego sformułowania, a potem pojawił się Armiger, ale teraz faktycznie ta rola giermka jest dla mnie jasna. No tak, no żeby ten rycerz na koniu mógł walczyć o lepszy świat. Potrzebuje konkretnych narzędzi. Wtedy będzie skuteczniejszy. Więc od tego jestem, od narzędzi, od podpowiadania, od ustawiania systemów i procesów. Już nawet dlatego troszeczkę odszedłem od opowiadania o tym Sancho Pansie jako kimś takim, bo jednak Sancho jest jeden, a procesy, procedury, które sobie wdrażamy, czyli sprawny proces fundraisingowy, no jest powtarzalny. Dlatego to już bardziej armigerowo mówimy systemowo. Tak. O systemach i o efektywności. Właśnie, to może przejdźmy do drugiego pytania, bo drugie pytanie, które zresztą znalazło się w zapowiedzi dzisiejszego spotkania, to przez ostatnie 2 lata zebraliście dla organizacji, z którymi pracujecie, 24 miliony złotych.
pomijam już kwestię tego, że te ostatnie 2 lata były mega ciekawe, znaczy mega ciekawe tak szeroko rozumiane oczywiście, ale co twoim zdaniem jest takim kluczem do sukcesu? Co było taką najważniejszą rzeczą, nie wiem, może dwie najważniejsze rzeczy, które spowodowały, że byliście w stanie po prostu to zrealizować, bo 24 miliony w 2 lata to jest całkiem fajny wynik. Bardzo fajny, tylko ja tu, Marku, doprecyzuję. Nie zebraliśmy, pomogliśmy zebrać, bo to jest mieliście zebrać. Z mojej perspektywy to jest strasznie ważne, bo to nie ja czy Ania fizycznie zebraliśmy te 24 miliony złotych. No, wtedy to już mógłbym być tym Don Kiszotem i klękać się na rod. My pomogliśmy w rozumieniu takim, nauczyliśmy organizację, stworzyliśmy razem z nimi systemy, strony zbiórkowe, procedury obsługi darczyńców i w ten sposób pomogliśmy im zebrać te pieniądze, których wcześniej by nie mieli. Więc to pierwsze podstawowe zastrzeżenie, bo ja absolutnie nie przypisuję sobie zasług do tych pieniędzy. Ja byłem kamyczkiem, który pomógł rozwinąć lawinę. I to jest moja funkcja. Tak, i kociołek tę sprawę. No takim trochę też kołem napędowym pewnie w niektórych przypadkach, nie? Tak. Tak, 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 tak. I to jest... czasami trzeba po prostu powiedzieć, tak możecie. I tak wystarczy, że pójdziecie i zaczniecie zbierać pieniądze i ci ludzie idą i zaczynają zbierać pieniądze. Dosłownie 2 godziny temu skończyłem konsultację z organizacją, która pierwszy raz robi akcję zbiórkową. Przepracowaliśmy sobie wcześniej, co z tym trzeba zrobić, czyli proces, system, który mamy. No i oni zbierają. Już przeskoczyli tam, mają 4,5 tysiąca złotych w ciągu tygodnia. Dużo, mało, nie mnie oceniać, na skalę tej organizacji to jest dużo. Cel tam jest 25 tysięcy, więc myślę, że jeszcze zostało 25 dni do końca, więc dowiozą. 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 Tak, myślę, chociaż rynek jest cały czas zmienny, w sensie rynek darczyńców. I trochę to mnie, Marku i drodzy słuchacze, ciągnie do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Jak zebrać te pieniądze? Bo ja tu sumuję różne organizacje, którym doradzamy bezpośrednio i tak naprawdę wszystko sprowadza się do jednego, do powtarzalnego systemu. Powtarzalny system, który polega na tym, że najpierw pozyskujemy ludzi, którzy są zainteresowani tym, co my robimy, ponieważ my działamy głównie online oraz wysyłamy listy do darczyńców, którzy już nam płacili. Bardzo duży obszar naszych zainteresowań to jest skupienie się na digital fundraisingu, czyli fundraisingu cyfrowym, na tym, żeby jak najwięcej ludzi ściągnąć do naszej mniejszej czy większej organizacji i opowiedzieć o tym, jak wspaniałe rzeczy robimy. Czyli tu wchodzą nam e-booki, zapisy do newsletterów, landing page, lead magnety, pozyskiwanie. Ale to mówisz o rzeczach, które robicie w organizacji, jak gdyby nie u tak, siebie, w organizacji. Tak? Tylko w organizacji. Nie, mówię tak? W każdej i to organizacja na przykład jest wydawcą e-booka albo jak robi jakiś landing page, jakąś stronę, która przyciąga darczyńców, potencjalnych na razie. Tak. My jako, ja się śmieję, my jako agencja doradcza robimy wszystko na jedno kopyto i tego się nie wstydzę. W sensie to jest pewien system powtarzalny, gdzie najpierw albo analizujemy zasoby danej organizacji, czyli sprawdzamy, co mamy, czego nie mamy, jaka jest specyficzna rzecz w tej danej organizacji. Na przykład, jeśli mamy charyzmatycznego lidera, to w 2 czy 3 miejscach już wydaliśmy książkę tego lidera, którym on opowiada o tym, jak fajne rzeczy robiliśmy. Książka jest narzędziem fundraisingowym, czyli najpierw zbieramy pieniądze na wydanie książki, a potem książkę dystrybuujemy czy w formie sprzedaży, czy w formie promocji misji, żeby pozyskać kolejnych nowych darczyńców. Jeżeli mamy mocnego lidera, który ma coś do opowiedzenia, robimy z tego książkę. Jedna z książek, którą wydaliśmy, przyniosła czystego zysku około 150 tysięcy złotych przy nakładzie kilku tysięcy sztuk, bo prosiliśmy ludzi, żeby zapłacili za koszty jej wytworzenia oraz kwotę, jaką uznasz za stosowną. No i zdarzyła się jedna pani, która wpłaciła koszty wytworzenia, czyli ta działalność nasza misyjna to 40 zł, a jedna pani zapłaciła za książkę 10 tysięcy 40 zł.
Wow. Można, można. Było, Można. było, No. było kilka wkładów po 1000 zł, 1040 zł, bo tu można po prostu dodać darowiznę do tego zamówienia. Więc badamy zasoby, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, przygotowujemy pierwszą akcję zbiórkową i w zależności od tego, czy mamy do wydania płytę, mamy zbiórkę na remont lokalu, czy wybudowanie DPS-u, bo największy projekt, który teraz konsultujemy, no to jest budowa DPS-u za 25 milionów plus VAT, coś takiego, plus minus, tam milion w tą czy milion w tamtą przy tych obecnych Ambitnie, cenach. ambitnie, tak. Tak, ale wiesz, mamy tam już 12 milionów zebrane w ciągu 3 lat ostatnich. Trzech, no coś takiego. Przepraszam, to akurat jeden z tych większych projektów, tak, trzy lata nam minęły. No to planujemy kampanię zgodnie z metodologią, czyli startujemy stronę zbiórkową albo podstronę zbiórkową, w zależności od tego, jaka to jest kwota do zebrania, wybieramy odpowiednie narzędzie, gdzie zbieramy te pieniądze, rozkręcamy akcję medialną, czyli prosimy bliższych i dalszych znajomych jako rozpoczęcie tej kuli śnieżnej, potem ściągamy media, influencerów, potem naturalnie przychodzi do nas biznes, bo biznes widzi, oj, coś fajnego robią w naszym lokalnym środowisku, może my będziemy chcieli wspierać, bo jakby biznes, jeśli widzi społeczne potwierdzenie tego, że to jest coś ważnego i interesującego, to po prostu przychodzi. Są wokół tego ludzie po prostu, tak? Tak, są ludzie i co no. więcej, ludzie o tym mówią, bo my zachęcamy ludzi do tego, żeby mówili. I kolejny element, jak ktoś nam wpłaci, zostaje przez nas po królewsku obsłużony. Dostaje od nas listy, maile, pokazujemy sprawczość, no i zachęcamy do tego, żeby został regularnym darczyńcą. No i czy ten ja proces mogę, powtarzamy. Czy ja mogę podsumować, że to jest system i procesy, procesy, procesy? Tak. To jest wykonywanie konkretnych czynności w konkretnym momencie. Oczywiście wsad daje organizacja, czyli to, o czym mówimy, bo inaczej mówimy o przywracaniu osób niepełnosprawnych na rynek pracy, inaczej mówimy o dzieciach z niepełnosprawnością, które potrzebują mieć wyremontowaną łazienkę. Inaczej mówimy o zbiórce na wydanie płyty z muzyką No organową. jasne, Tak, tak. ale jakby proces jest powtarzalny. I to działa. Dlatego odpowiadając na twoje pytanie z samego początku, jak pomogliśmy zebrać te pieniądze? Po prostu ustawiliśmy procesy i ludzie, ważna rzecz, bo to też, żebyśmy w pełnej uczciwości. Moi drodzy, jeśli organizacja nie włoży pracy, to nie ma pieniędzy. Ja mam takie bardzo proste równanie. Jeżeli w punkcie X wykonamy pracę, to w punkcie Y, tu mamy strzałeczkę, i w punkcie Y wychodzą pieniądze. Za strzałeczkę odpowiadam ja, czyli za procesy, przygotowanie razem z organizacją, ale to dana organizacja musi włożyć pracę. Musi, Jeśli nie włoży pracy, tak. Nie ma pieniędzy. Ja jestem już z punktu widzenia konsultanta, jestem w stanie sprawdzić, jeżeli nam zbiórka nie idzie, to ja zadaję tylko jedno pytanie. A ile osób poprosiliście o wpłatę? Bo No, liczby pokazują, takie proste statystyki pytanie. pokazują. Tak. Tak. I wtedy, jeśli zakładamy sobie, że jedna osoba z zespołu prosi 150 osób, czyli tak zwana liczba Dunbara, bezpośrednio każdą z tych osób, no to jesteśmy w stanie wyliczyć, że to jej znajomi są w stanie wpłacić kwotę X. I to się zmienia przez lata, ale to jest przynajmniej kilka tysięcy. I jeśli ona poprosi tylko 30 osób, no to tu mamy kilkaset złotych. A to od razu mam pytanie takie dodatkowe. Czy to już jest tak, że jesteście w stanie na początku, poznając, bo mówisz, że badacie zasoby, czyli jak gdyby znając zasoby organizacji, jesteście w stanie na przykład powiedzieć, że nie wiem, w ciągu pół roku jesteście w stanie zebrać kwotę, nie wiem, X albo Y, tak? Bo to jest gdyby też, ja to dokładnie znam trochę z doświadczenia pani Mani, że no jest po prostu jakiś współczynnik konwersji, tak? Każdy z nas ileś tam osób może zaprosić, ileś osób wejdzie na stronę, jakiś procent z tego wpłaci. No to pytanie, czy jak gdyby wy też już jesteście w stanie, czy to jest tak indywidualne ze względu na organizację, że to ciężko powiedzieć? To jest pytanie, na które najczęściej staram się uniknąć odpowiedzi z jednej prostej przyczyny. Kampania kampanii nierówna. I to nawet jeśli mamy ten sam przedmiot. Przykład, historia sprzed 10 lat. Pomagaliśmy rozkręcić darczyńców na radio w Warszawie i fajnie się
fajnie się skończyło, bo średnio wtedy rocznie było 250 tysięcy złotych. Jak na radio, małe, lokalne słuchalności, około 1% na swoim terenie, to były duże pieniądze. Zostaliśmy poproszeni, żeby na południu Polski w jednym z miast zrobić to samo, bo jak nam powiedziano, ta sama grupa odbiorców, ten sam typ radia i nie wyszło. Oj, tak spektakularnie nie wyszło, bo się okazało, kiedy weszliśmy w szczegóły, że tam w Warszawie to słuchali młodzi 30-40 lat i pokaz filmu z udziałem reżysera był super, a na południu radio o tym samym profilu, ale się okazuje, że słuchali seniorzy, tak 60-70 albo grubo 80+, i oni na pokaz filmu no, przyszli i wyszli i tyle, ale jak sprowadziliśmy na święto radia zespół Disco Polo, to cała sala śpiewa z nami 200 seniorów tam i z powrotem. I wiesz, to są zupełnie inne rzeczy, dlatego ja się od tego czasu oduczyłem podawać konkretne liczby. Ja na podstawie porównawczej, czyli mając w głowie kilkanaście kampanii, które są podobne, przy tych osobach jestem w stanie coś estymować, ale w większości wypadków się mylę. No to nie ukrywam, że byłoby bardzo duża odpowiedzialność, że tak powiem, wyestymować taką jakąś kwotę do zebrania. Chociaż domyślam się, że niejedna organizacja o to pyta. Tak, ale bardziej... Jaki powinniśmy postawić cel zbiórki, tak? Jaka kwota tam powinna być w tym celu, nie? Często mamy realne. Odwrotnie, że przychodzi organizacja i ma konkretny cel i jak my mamy to zrobić. Tak, okej. Okay. No można i tak. Można i tak, bo coś się dzieje, coś trzeba wyremontować. Jak je dobrać do tego narzędzia? Mamy spisane 65-66 narzędzi fundraisingowych i totalnie różne narzędzia się dobiera do poszczególnych kampanii. Oczywiście w tym, co wam mówiłem wcześniej w tym procesie, używamy kilkunastu, między tam 12 a 18 takich podstawowych narzędzi, ale to też zależy właśnie, dobieramy, czy mamy lidera, który wyda książkę, czy nie, to jest jedno z narzędzi. Czy mamy sprawną platformę online'ową, czy mamy bezmailowe. Dużo zmiennych jest, dlatego bardzo unikam odpowiedzi na to pytanie o estymację. To przejdźmy może do następnego pytania. To pytanie, my się teraz cofnęliśmy trochę 2 lata wstecz, ale ja teraz bym chciał zrobić taki większy krok wstecz, taki 10-letni, bo tak jak powiedziałeś, 13 lat już działasz w fundraisingu, w pomaganiu, zbieraniu pieniędzy. Co na przestrzeni takich ostatnich 10 lat dla ciebie czy dla was najbardziej się zmieniło? No jak chcesz to ocenić, czy to na dobre, czy na złe, to też pewnie będzie wartościowe. Co się zmieniło? Wydaje mi się, że mocno poszliśmy w digital jednak. Digital fundraising, czyli jednak ludzie przyzwyczaili się do tego, że darowizny się przekazuje w szybki sposób. Czy mamy tutaj Funny Money jako gospodarzy, czyli darowizny są przy okazji zakupów, bo to jest proste technologicznie, nie muszę kombinować. Z punktu widzenia mechanizmów zbiórkowych, mamy kilka portali zbiórkowych, które patrząc po wynikach finansowych, które pokazują, ile pieniędzy przeszło przez ich portale, też sobie dobrze radzą, bo są prostym narzędziem. Mamy świat, który de facto zrobił się światem cyfrowym. Ja te 10, no dobrze, Facebooka mam trochę więcej niż 10 lat, bo jednak mam takie poczucie, że w 2009 roku, kiedy go zakładałem, byłem wśród innowatorów szeroko rozumianych, czyli te pierwszy milion powiedzmy, czy pierwsze 2 miliony. I media społecznościowe też łatwo nam przyciągają ludzi w konkretne miejsca, jeśli ich w odpowiedni sposób zaprosimy. Więc względem tego, co pojawiło się 10 lat temu, kiedy pamiętam, jak pracowicie pisałem listy, bo te maile to jeszcze nie były tak... Papier. Faks. Tak. Marku, ja jeszcze faks... Faks! Używałem faksu, pamiętam w mojej pierwszej pracy te 13 lat temu, wysyłaliśmy coś faksem. Nie pamiętam, czy do urzędu, czy gdzieś, ale nie, do firmy wysyłaliśmy faksem. Prośbę o wpłatę. Wow. Poprosili o to, żeby im przefaksować. Musiałem się nauczyć wtedy, jak faks działa. No. Ale to była pewna zmiana. Teraz mamy dużo rzeczy cyfrowych, dużo darowizny przekazujemy łatwiej, chociażby blikiem. Widzę komentarze, chociażby ostatnio przy zbiórce facebookowej,
A czemu nie ma tam blika, bo to właściwie kilka kliknięć i już jest. No Facebook ma tak. swój własny ekosystem. Więc to jest pewna łatwość. Z drugiej strony jest większa konkurencja, bo... Ale konkurencja, mówisz tutaj... wśród jakby, organizacji. Wśród organizacji, że powstało tak. Mnóstwo organizacji w tym czasie. Powstało albo zaczęło działać sprawniej, bo jak wiemy... Może nie wiemy, żeby nie było, że mówię truizmy, obserwuję, że środki publiczne, szeroko rozumiane, się ich ilość mniejsza, a ilość aplikujących się zwiększa globalnie. Co oznacza, że jeżeli w danym konkursie na przykład z wszystkich aplikujących procent, czy 1,5%, czy 2% tylko dostaje środki, to ta cała reszta z genialnymi pomysłami no musi znaleźć jakiś sposób na to. Część się zamyka i czeka do kolejnego konkursu grantowego, a część przekuwa to na zbiórkę. Nie dostaliśmy pieniędzy, ale żeby kontynuować nasze działania, szeroko rozumiane nasze działania społeczne, no to drogi świecie, pomóżcie nam. I wtedy robi się zbiórkę. Zresztą to jest coś, do czego zachęcamy, żeby odejść od tego myślenia grantowego, przejść na taką przestrzeń, zróbmy coś razem. No tak. Model finansowania organizacji, tak? Trochę się zmienił, tak? Pewnie faktycznie, jak mówisz o tych portalach zbiórkowych, tak? No to one raczkowały 10 lat temu, a niektórych pewnie jeszcze nie było w ogóle. Chyba w większości nie było tak jak Albo sprawdzono. walczyły o przetrwanie, tak? Ledwo, ledwo, a dzisiaj wiemy, co udało się osiągnąć. No to taka faktycznie duża zmiana. A czy wy jako taka agencja fundraisingowa, mogę tak nazywać? Czy to będzie Śmiało. tak? Agencja fundraisingowa, okej. Czy wy jako agencja fundraisingowa, nie wiem, zmieniliście się w tym kontekście w ciągu tych 10 lat? Istniejecie trochę krócej, ale zmieniliście jak gdyby swój sposób działania, nie wiem, jeździcie tyle samo, słuchasz tyle samo podcastów w trakcie jazdy. Czy nie masz czasu na słuchanie podcastów, bo siedzisz więcej przed komputerem i robisz to online? Czy jeszcze może jakieś inne formy wprowadziliście, których pewnie, nie wiem, nie było, albo nie marzyłeś nawet o tym, że będą? Wiesz co, to się zmienia w kilku obszarach. Pierwszy obszar w ogóle wiedzowy. Kiedy ja te 13 lat temu startowałem z fundraisingiem, no to wpisywałem w wyszukiwarkę, co to jest ten fundraising i jak to działa, i pojawiały się jakieś amerykańskie strony. Nie było książek, a teraz ośmielam się twierdzić, że ponad połowa wydanych książek w Polsce o fundraisingu jest naszego autorstwa. Co jest pewnym plusem, jest pewnym minusem, bo tam wydaliśmy 4 czy 5 książek. Moja książka wychodzi w tym roku jeszcze, więc będzie kolejna cegiełka do tego wszystkiego. O procesach, tak? O procesach. O procesach, o procedurach, o podejściu strategicznym i jak nie tylko wymyślić strategię, ale też ją zrealizować. Więc co ta druga część jest szczególnie ważna, bo samo wymyślenie strategii To no, nie. kierunkuje nas, Tak. a realizacja jest drugą rzeczą. Więc jest więcej treści wiedzowych. Po drugie, pojawili się ludzie, którzy też się dzielą swoim doświadczeniem, jak chociażby mój szacowny rozmówca z różnymi treściami, czy ludzie, którzy opowiadają swoje doświadczenia. Mamy też, zaczynają się pojawiać inne treści, podcasty. Ja akurat jestem podcasterem, od 4 lat nagrywam mój podcast Coraz Lepsze NGO i co prawda siebie nie słucham, ale ludzie donoszą, że mnie słuchają i wdrażają, więc część tych ludzi, którzy nastawia się na samodzielne zdobywanie wiedzy, ma z czego korzystać. W moim podcaście jest 26 godzin słuchania. Jakby ktoś nie miał mnie dość, to zapraszam bardzo Taki serdecznie. weekendowy maraton można sobie zrobić, Weekendowy tak? maraton przy obieraniu ziemniaków albo przy prasowaniu, albo przy czymkolwiek. Pojawiają się webinary, gdzie ludzie też uczestniczą, tak jak się dzisiaj spotykamy. Nasz webinar Ania, moja wspólniczka, prowadziła wczoraj wieczorem o kompetencjach fundraisingowych, więc a jeszcze wcześniej był webinar Wojtka Przybysza o design thinking w fundraisingu, więc w ogóle taka
kumulację. Wojtek chyba tu w ogóle z nami jest, jeśli tak, dobrze wydaje mi się, widziałem. że Tak. Wojtek gdzieś mi tu Cześć, Wojtek. minął, więc serdecznie Wojtka pozdrawiamy. Więc dostęp do wiedzy jest i co jest jeszcze ważne, dostęp do polskiej wiedzy, bo nie da się, przynajmniej z moich doświadczeń, jeden do jednego przenieść doświadczeń zachodnich czy amerykańskich z fundraisingu, żeby one działały. Dlatego w Polsce nie wydaje się prawie w ogóle książek amerykańskich czy zachodnich coachów, trenerów, bo realia totalnie są inne. My w Polsce mamy dużo mniejszy poziom zaufania społecznego, co powoduje, że musimy oswoić człowieka, zanim go poprosimy o wpłatę. Mamy RODO, co powoduje, że nie możemy pójść tak jak nasi koledzy Amerykanie, kupić sobie bazy ludzi, którzy mają dochody od 50 do 100 tysięcy dolarów, dwa samochody i psa i z nimi rozmawiać, więc tu mamy ochronę danych osobowych. Mamy trochę inną mentalność, mamy inną rzeczywistość tak po prostu. Co więcej, wchodzą pewne aspekty społeczno-polityczne. Tych wspieramy, bo są po naszej stronie, tych nie wspieramy i odwrotnie. Więc jednak ten świat polityczno-społeczny przechodzi nam trochę do organizacji pozarządowych. Organizacje starają się być apolityczne czy apartyjne, ale czasami z niektórymi muszą współpracować, więc mamy tutaj trochę zmian. I czy ja jeżdżę więcej? Wiesz co, jeżdżę mniej więcej tak samo, z prostej przyczyny, że ludzie chcą się spotkać z ludźmi, szczególnie po tych ostatnich 2 latach. No tak, tak, tak. I nawet ostatnio miałem przełożone szkolenie, bo się wybieram na północ do Gdańska, bo cała organizacja chce się spotkać, wyjechać ze mną wyjazdowo i przepracować te 2 dni, a nie, że ja tylko przychodzę na 8 godzin i wszyscy wracają do siebie. Czyli ta potrzeba wspólnoty się pojawia. Z drugiej strony też zrobiliśmy szkolenia online, które mają swoją efektywność. Trochę trudniej wtedy przykuć uwagę odbiorców i inne są mechanizmy, no ale to się dzieje. Ponadto to, z czym startujemy za 3 tygodnie, czyli stworzyliśmy platformę NGO Flix, czyli taką bibliotekę treści dla tych, którzy potrzebują narzędzi, które są do użycia. Tak jak sobie mówiliśmy o systemach, procesach, procedurach, to mamy spisane, czyli jeśli robisz kampanię świąteczną, a wszyscy się szykujemy, prawda, do kampanii świątecznej, to musisz zrobić to, to, to i to. Musisz zwrócić uwagę na to, to, to i to. Strona wizualna tego, tego i tego. Wtedy i wtedy wyślij te rzeczy. To jest kampania świąteczna. Mamy tam... Przepraszam, NGO Flix, czyli taki Netflix dla NGO-sów. Tak, takie moje pierwsze skojarzenie. Tak, i to jest najbardziej, najbardziej wskazane. Ja pozwolisz, wrzucę linka na czacie. I NGO Flix, w ogóle cała koncepcja jest taka, że a propos wiedzy, bywamy na webinarach, prawda? My wczoraj był webinar numer 20 któryś chyba, który prowadzimy od zeszłego roku, od stycznia, miesiąc. Bywa się na webinarach, wynosi się jakąś stąd wiedzę i się zapomina o tym. Na przykład zrobiliśmy transkrypcję wszystkich webinarów i karty pracy do tego. Też to robimy, tak. I teraz tak, każdy, kto chce skorzystać, wdrożyć jeden do jednego, bo ja mam ze 3 takie topowe webinary, na których po prostu ludzie cały czas przychodzą, na przykład o storytellingu, jak zrobiłem, czy o mailingach, ludzie cały czas biorą i korzystają, wdrażają u siebie i po prostu raportują, zebraliśmy pieniądze. Więc tam jest lista konkretnych rzeczy. Mamy tajny podcast a propos podcastów, tylko dla subskrybentów platformy. Mamy 8 kategorii wiedzy. Dla tych, którzy potrzebują zarządzania, no to są części zarządcze, materiały, checklisty, dodatkowe e-booki. Dla tych, którzy potrzebują mediów społecznościowych czy komunikacji, jest osobna część. Fundraisingowa tak samo, zarządzanie zespołem, cała masa treści dla Czyli ludzi. Zebraliście taką całą waszą wiedzę, którą gromadziliście od lat, tak, w formie jednego miejsca, w którym można po prostu się do tego dostać, w dowolnym momencie, nie wiem, wrócić do pewnych tematów, czy też tak, znaleźć jakieś materiały pomocnicze do tego, o czym mówiliście chociażby na webinarach. Tak, i to jest, wiesz, do używania, bo jakby platforma Biblioteka Treści jest po to, żeby ona po prostu działała, funkcjonowała i żeby z niej korzystać, bo to nie jest... No, widzę, że u mnie działa. Ktoś napisał, że NGO Flix. Może po prostu tyle ruchu nagle wpadło,
że serwer padł. Być może, ale przed Ale momentem ten. jest. Dobrze. W W razie każdym bądź czego razie. później podlinkujemy również. Ja Jasne. może na Facebooku również podlinkuję. No, pewnie moglibyśmy opowiadać bardzo długo, co się zmieniło. No faktycznie, jak gdyby ta jakby strefa dzielenia się wiedzą, możliwości, jakie nam daje chociażby to dzisiejsze spotkanie, czy właśnie możliwości wrzucenia gdzieś filmu, o czym, nie wiem, 10 lat temu to nikt nie myślał o tym, żeby nagrać jakieś szkolenie, chociażby takie szkolenie stacjonarne, żeby nagrać i później z tego skorzystać w jakiś inny sposób, a dzisiaj to jest tak proste, że podłączamy komputer i tak na dobrą sprawę jesteśmy. Tak, a wtedy trzeba było kamery, cały sprzęt, Tak, transmisja, jeszcze wynajmować kogoś. jakość, tak, audio, nagrywanie, och, gruby temat. Ale chciałbym przejść do tego pytania troszeczkę czwartego, szerszego. Tak, bo ja zauważyłem, że jeśli chodzi o słowo fundraising, to nie używacie go zbyt często w waszej komunikacji, a często się pojawia hojność. Hojność. I tak się zastanowiłem, bo ja tak gdzieś tam, nie wiem, czy znalazłem to w jakichś materiałach, czy gdzieś tam zinterpretowałem w taki sposób jakieś wasze materiały, że hojność jest w każdym z nas i kwestia jest tylko tego, żeby ją wydobyć. To pytanie, czy tak naprawdę jest? Czy, nie wiem, masz jakieś takie przykłady, nie wiem, przypadków, gdzie wszyscy spisywali kogoś albo jakąś firmę na przykład na straty, że tam nie ma hojności i że tam nie da się nic wyciągnąć, ale udało wam się pokazać, że jest inaczej. Czy faktycznie tak jest, że hojność jest w każdym Wiesz człowieku? co, mam w sobie głębokie przekonanie, oparte na doświadczeniach, że każdy z nas może być hojny, ale ta hojność jest różna, bo wynika z naszych doświadczeń życiowych. Nawet bym powiedział szerzej, że hojność rodzi hojność. W zeszłym roku w ramach Fundacji Questarzy, to taka organizacja, która promuje dobroczynność, wydaliśmy raport, że hojność rodzi hojność. I to jest bazujące na przykład na badaniach pana Christa Kisa ze Stanów Zjednoczonych, który badał sieci społeczne. Sieci społeczne mają to do siebie, szczególnie w dobie mediów społecznościowych, że informacje szeroko się roznoszą. Christakis wskazuje, że jeżeli ja jestem hojny i mówię o tym, w sensie nie chodzi o to, żeby się chwalić, tylko mówię, wsparłem taką organizację, wiem, że robią dobre rzeczy, to nie tylko moi znajomi, ale znajomi moich znajomych stają się hojniejsi. Co to powoduje? Że to, co my robimy w fundraisingu, dlatego też mówię szerzej o hojności jako zachowaniu ludzi, bo fundraising to zbiór metod, zasad pozyskiwania środków. A hojność jest pewną postawą i uczymy ludzi przekuwania gestu hojności, czyli jednorazowej darowizny, w postawę hojności. Czyli wspieram regularnie, bo widzę, że to jest sens. Czyli tak jak na samym początku mówiłem o wartości tego, co robią organizacje pozarządowe, to tu wchodzimy szerzej. Wchodzimy na poziom taki, że sprawiamy, jakby to jest moja wewnętrzna misja, oprócz tego, żeby organizacje miały więcej pieniędzy, to żeby ludzie byli hojni i widzieli efekt swoich działań, bo są cudownie obsłużeni przez organizację. Czyli ktoś im powiedział, zrobiłeś dobrą rzecz, wpłacając nam darowiznę, jesteś dobrym człowiekiem, bardzo ci dziękuję. Więc A my dzięki hojność. swoim pieniądzom zrobiliśmy dobre rzeczy i to są te rzeczy, które zrobiliśmy, tak? Czyli Tak, i to to są te, element. zobacz, masz Zobacz. tutaj są. Względem tej firmy, wiesz co, o której wspomniałeś, że wszyscy chodzili i nikomu nie dawali, ja bym zadał pytanie, co się wydarzyło wcześniej? Bo ja mam takie smutne doświadczenie, rozmawiałem z prezesem firmy z Poznania i to takiej milionowej i mówię, panie Tomaszu, bo tak akurat też był na moim szkoleniu, bo wspiera jedną z organizacji i mówię, panie Tomaszu, a czy te organizacje w ogóle panu dziękują? Bo ja wiem od skądinąd, że on daje darowizny po kilka, kilkanaście tysięcy, jak ktoś przyjdzie i poprosi jakby w jego linii ideowej, że tak powiem. I on powiedział, wie pan, przez ostatnie 2 lata nikt mi nie podziękował. Przychodzili, prosili o pieniądze, brali kilkanaście tysięcy i wychodzili. Niestety to nie jest odosobniony przypadek, bo często nam się zdarza tak, że jeżeli jakaś firma odmawia pieniędzy, przekazania, bo się zraziła wcześniej,
przez inną organizację, która wzięła pieniądze, nie podziękowała, albo źle się zachowało, albo nie dowiozła tego, co miała zrobić i był gdzieś kwas. W większości wypadków ludzie mają w sobie naturalną potrzebę dzielenia się z innymi. Zresztą jak popatrzysz przez wszystkie tak naprawdę wielkie religie, potrzeba dzielenia się z innymi jest wdrukowana w działania religijne, czy wracając do oświecenia tych, którzy nie uznają religii, dobroczynność, filantropia jest też wdrukowana, czyli my w systemach, w których funkcjonujemy, dzielimy się z innymi ludźmi, tym, co mamy, bo my mamy więcej, oni mają mniej. Więc to jest jakby pewną naturalną potrzebą. Więc dlatego my mówimy o rozbudzaniu hojności, bo rynek, przepraszam, zabrzmi teraz bardzo marketingowo, ale rynek dobroczynny w Polsce jest jeszcze bardzo mocno niewykorzystany. Sam zobacz, 1%. Znaczy dojrzałość fundraisingu w Polsce jest jeszcze daleka do, nie wiem, porównując pewnie krajów zachodnich typu Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Tak, ale na przykład 1% to jest około miliarda złotych, plus minus, które przekazuje połowa uprawnionych. Druga połowa prawdopodobnie, badania czy hipotezy mówią, że może to nie byłby drugi miliard, ale te kilkaset milionów pewnie by się znalazło. To jest jedna rzecz. Tak. Popatrzmy na akcje zbiórkowe, które poruszają serca czy społeczeństwo. Kolejna zbiórka na najdroższy lek na świecie, czyli na SM, kolejne miliony. Mamy zbiórki na coś, co potrzebuje. Ostatnia puszka prezydenta, sławetna akcja Woźpowa po zabójstwie prezydenta Adamowicza. Już nie pamiętam, ale to było dużo, to tak, było dużo tak, milionów. Tak. Taka Więc spontanicznie powstała akcja i zaskoczyła. Wydaje mi się, że tam zabrakło jednej rzeczy. Czyli poruszenie emocjonalne, brak przekucia tego szerzej na systemową pomoc w tym kontekście Woźpowego. Myślę, że my mamy taką tendencję właśnie pod kątem dojrzałości fundraisingu do jednorazowych zrywów. Nie mamy takiego regularnego wspierania, przyzwyczajenia do tego, że wspieramy regularnie kilka organizacji. No tak, tak, to się zgadza. Ja akurat tutaj pewnie jestem wyjątkiem, ale to wspieranie różnych organizacji tak na dobrą sprawę, to dopiero przed nami. Tak. To dopiero przed nami. Ja chciałbym tak może krótko podsumować, że w takim razie tą hojność da się zrobić, ale potrzebna chyba jest cierpliwość. Po prostu. Bo i chyba z tego, co mówisz, najpierw trzeba dać od siebie i to całkiem dużo, nadrobić czasami to jakieś złe wrażenie, które ktoś inny zostawił, żeby tą hojność zbudować ponownie, czy ją odkopać ponownie. Tak, bo my mamy, wiesz co, duży poziom ryzyka, jeśli mamy się w coś zaangażować, szczególnie jeżeli mamy wspierać regularnie. Dlatego w Polsce, przynajmniej z moich obserwacji, nie działają tak dobrze te systemy do wpłat, które mówią wspieraj nas miesięcznie. Bo wchodzę na stronę jakiejś organizacji, jeszcze mnie do siebie nie przekonała, wiesz, nie wykonaliśmy tego tańca godowego, darczyńca organizacja i oni mówią wpłacaj nam miesięcznie, a u nas w Polsce mamy bardzo mocne zakorzenienie, to jest bardzo mocna deklaracja. Ja niby wiem, że powinienem, że mogę zrezygnować, ale jak to będzie o mnie świadczyło? Co to powoduje, że regularne darowizny mamy najczęściej w momencie, kiedy darczyńca wpłacił raz, został zaopiekowany, podziękowaliśmy mu, został poproszony o regularne wspieranie i dopiero jak zobaczył, że jego pieniądze działają, no to wtedy to jest skuteczne. I wiesz, my mamy, a propos hojności, jeszcze kończąc wątek, mamy Szkołę Hojności, czyli nasz kurs online'owy dla tych, którzy są fundraiserami albo chcą nimi zostać i wprowadzamy ich w te same procesy i procedury, o których mówiliśmy przed chwilą. Pierwszą edycję zakończyliśmy w marcu. Jedna z organizacji na przykład zwróciła się do swojej społeczności, uwaga, ona ma dużą społeczność na YouTubie, kilkadziesiąt tysięcy ludzi i to jest społeczność, która nagle odpowiedziała dodatkową wpłatą rzędu kilkuset tysięcy złotych. Pozostali poproszeni, dostali nowe narzędzie do wpłaty. Inna wykorzystała sposób mówienia, czyli nasze warsztaty storytellingowe, żeby wyjść do ludzi zgromadzonych w jednym miejscu i powiedzieć, potrzebujemy waszego wsparcia, bo nam się coś wydarzyło
i zebrali 60 tysięcy złotych w ciągu jednego dnia. I przekuli potem tych ludzi, uwaga, oni płacili częściowo gotówce, częściowo wpłacili w formie przelewu. I teraz jest etap przekuwania tych ludzi na darczyńców regularnych, bo skoro już raz wsparli konkretne miejsce, to czemu nie dać im szansy wspierać go regularnie? Czyli reasumując, małymi krokami. Najpierw przekonajmy do siebie, poprośmy o coś małego, a dopiero później idźmy dalej. Oczywiście sobie na boku zrobiłem notatkę dotyczącą FunnyPay, które prowadzimy, bo coś mnie tam zaintrygowało i może coś tam wdrożymy nowego. Dobrze, bo czas ucieka, a tu przynajmniej jeszcze dwa pytania. To będę się streszczał. Dobrze, no ale teraz mam taki temat, że będzie trudno. Mhm. Ja wiem, że twoim konikiem są takie super mega nowoczesne formy fundraisingu, jak kryptowaluty i NFT. Wiem, że prowadziłeś webinar na ten temat i tam mnóstwo ciekawych informacji było, ale pytanie moje jest takie, czy to jest coś dla każdego, czy jak gdyby każda organizacja twoim zdaniem powinna to już teraz rozważyć, czy też są na przykład jakieś organizacje, których profil powoduje, że będzie im łatwiej tutaj, tak? W sensie takim, że to nie będzie tak, że założą sobie konto czy jakiś portfel kryptowalutowy i będą czekać 5 lat na pierwszą wpłatę. Czy to jest jakiś profil, tak? Czy wśród nas na przykład, jeśli są jakieś organizacje, czy mogą jakoś sobie odpowiedzieć, ok, kryptowaluta NFT jest dla nas, albo nie, a może zacznijmy od tego, jakbyś jednym zdaniem, albo dwoma maksymalnie powiedział kryptowaluty NFT, o co chodzi? Okej, totalnie upraszczając, kryptowaluty to są waluty alternatywne do walut emitowanych przez narodowe banki. Tak jak w Polsce złoty polski jest emitowany przez Narodowy Bank Polski, czy w Wielkiej Brytanii to Bank Anglii emituje pieniądze, podejrzę, to kryptowaluty to są waluty alternatywne, gdzie rynek wycenia wartość, czyli rynek ludzi skupionych wokół tego tej danej waluty. Najbardziej chyba powinniście znać Bitcoina czy Ethereum jako te najbardziej znane waluty. I to ludzie umawiają się, że to ma konkretną wartość i za tyle kupują, za tyle sprzedają. Pozbawione jest to kontroli państwa, ale z drugiej strony jest oparte na systemie blockchain, czyli totalnie upraszczając, systemie zapisu danych, którego nie da się sfałszować. I wtedy wszyscy wiedzą, kto jakie środki kupił, pozyskał, przekazał, czyli to są środki elektroniczne, które można w jakiś sposób śledzić. Zostańmy na tym poziomie, bo to ostatnio się szeroki temat, tak. Przez godzinę próbując blockchaina wytłumaczyć. I teraz idąc, jak gdyby troszeczkę dodam tylko jedno zdanie, że reasumując, organizacja mogłaby założyć co, portfel taki kryptowalutowy? Tak, jest coś takiego jak portfel do przyjmowania kryptowalut, czyli powiedzieć... I odbierać te kryptowaluty i później na przykład je sprzedać. Je wymienić, tak? Albo na dolary zapłacić. Albo na inną kwotę. Mhm. Tylko co jest ważne, kto powinien się za to zabrać? Uwaga, nie wszyscy. I tu mówię z pełną odpowiedzialnością. Najpierw trzeba chociaż trochę zrozumieć, jak ten świat działa. W sensie, czym są kryptowaluty, czym jest portfel, dlaczego? Bo spora część tego spamu, który dostajecie, kup bitcoina albo właśnie dostajesz bitcoina, bo ja dostaję codziennie kilkanaście takich wiadomości, jest sposobem na wyłudzenie pieniędzy. Więc najpierw trzeba się nauczyć, jak bezpiecznie się w tym świecie poruszać. Potem jako organizacja możemy założyć coś takiego, co się nazywa portfel na kryptowaluty i ogłosić, drogi świecie, tu mamy ciąg alfanumeryczny, cyferki, liczby, które pokazują, to jest nasz portfel. Jeśli wyślecie nam na adres tego portfela swoje kryptowaluty, to my je przyjmiemy i przekażemy na rzecz dobroczynną. Rozumiem, że ten adres tego portfela jest takim numerem konta. Taki numer konta jest publiczny, tylko składa się także z liter. I organizacja może ogłosić, tak, mamy coś takiego i możemy te kryptowaluty przyjmować. Czy można powiedzieć, że to raczej jest dla organizacji, które skupiają wokół siebie młode osoby, czy to niekoniecznie? Bo ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, kto kupuje kryptowaluty w Polsce, jaki jest profil tych osób, które kupują kryptowaluty, a jeszcze jak ten profil jak gdyby się zazębia z kolei z osobami, które mają dużo hojności, tak?
Amerykańskie badania wskazują, że to jest jednak domena ludzi młodych, patrz do 30-40 roku życia, aczkolwiek widziałem właśnie, że taki opowieść w artykule, że pan 70 plus kupił właśnie kryptowaluty za 5 milionów dolarów, więc też tak można. Ale potraktujmy go jako wyjątek potwierdzający regułę. Tak, raczej to są ludzie młodzi i organizacje, które mają wśród swoich darczyńców bardziej ludzi młodych, mogą ich zachęcić do tego, że jeżeli masz kryptowaluty albo gdzieś ci zostały po jakichś transakcjach, możesz je nam przekazać. Amerykańskie badania znowu, bo polskich to jest za świeży rynek, mówią, że 1/3 posiadaczy kryptowalut amerykańskich dokonała darowizny w formie kryptowaluty na rzecz organizacji pozarządowej w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście może dokonać na rzecz organizacji w Polsce, bo nie ma tutaj granic i transakcja jest błyskawiczna, ale to raczej dla organizacji, które po pierwsze mają młodszych darczyńców, po drugie nośne społecznie tematy to jest ich domena, czyli watchdogi, organizacje strażnicze, gdzie darczyńcy chcą zostać anonimowi, ale nie ktoś rządzących sprawdzi. Tematy dotyczące wsparcia globalnego południa, to też jest dość temat taki misyjny, nośny. Myślę, że też kwestie związane z technologią, strefa społeczna także. Technologia, strefa społeczna w rozumieniu takim, że tematy wrażliwe społecznie, o może w ten sposób bym to określił, w debacie publicznej, o. Okej, okay, czyli reasumując, jeśli na przykład jesteście stowarzyszeniem absolwentów uczelni X, która ma absolwentów na całym świecie i oni są jeszcze przed 30, być może to jest dobra droga. To też zależy od profilu uczelni i pewnie paru innych zmiennych. Tak, ale to jest szansa, żebyśmy tym ludziom dali szansę na udział w wsparciu na przykład tej uczelni. Przykładowo, nie sprawdzałem tego, ale Cambridge, idę o zakład, że może przyjmować wpłaty w kryptowalutach od swoich absolwentów, którzy są rozsiani na całym świecie. Nie sprawdzałem, więc tu rzucam to. Ja sprawdzę, ja sprawdzę, ale później, bo to... Tak, do sprawdzenia, ale to jest narzędzie, żeby jednak ominąć te koszty przelewów międzynarodowych i przyjmować w krypto. No tak, dokładnie. Dobrze, w NFT już nie będziemy wchodzić, zasada jest pewnie podobna, profil pewnie też bardzo podobny. Ostatnie pytanie ode mnie, przed nami końcówka roku, na jakich działaniach Twoim zdaniem warto się skupić? Czy nie wiem, wydarzenia, czy jakieś zbiórki online, czy bale dobroczynne, czy podziękowanie darczyńcom, czy nie jest coś, co jakby z Twojego doświadczenia warto na ten koniec roku zrobić, bo wiemy, że koniec roku to też taki czas, gdzie wszyscy się tam spinają, żeby pozamykać projekty. Czy tu jest jakiś taki projekt coroczny, który organizacja powinna rozważyć właśnie w tych ostatnich miesiącach? Ależ oczywiście. Badania amerykańskie mówią, że 40% dochodów organizacji rocznych przychodzi w grudniu. Nasze nie mam pełnych, gdybym miał estymować, tu sobie pozwolę, to około 30%. Czyli wielka kampania świąteczna, która podsumowuje, co zrobiliśmy cały rok i pokazująca darczyńcom, przed nami wielkie wyzwania w przyszłym roku, potrzebujemy waszego wsparcia, no to jest to coś, co organizacja musi zrobić. Czyli takie 2 miesiące w sumie tej kampanii, tak? Listopad, grudzień, tak? Listopad, grudzień i to jest już dzisiaj zaczyna być późno, żeby tą kampanię przygotowywać, ale okej, okay, jeszcze mamy przestrzeń, bo tak, można wysłać listy do darczyńców razem z kartką na święta, czy jeżeli nie uznajemy świąt, to na koniec roku i otwarcie nowego, czy przesilenie zimowe, whatever, jak to nazwiemy. Można w tym, oprócz kartki możemy napisać, co zrobiliśmy w całym roku, jakie są wyzwania, czyli jedna przesyłka pocztowa, podsumować, pokazać wielki cel, który zrealizujemy, jeśli nam teraz płacisz. Możemy osobiście podziękować tym ludziom, możemy zrobić stronę zbiórkową, gdzie przekierowujemy cały ruch też z kampanii online'owej. Pomóżcie nam na przyszły rok, wielki cel na 23 rok, x posiłków rozdać dzieciom, które głodują na świecie, czy cokolwiek innego. Czy bale dobroczynne? Bale dobroczynne u nas się przyjęło jednak w karnawale, czyli w styczniu, lutym przyszłego roku. Tu bym raczej nie szedł w bal, bo jest za mało czasu i wszyscy dążą do tego, niech będzie już ten 18 grudnia i
Uff, wszystko co najważniejsze wypchnęliśmy, chyba że ktoś pisze projekty, to do końca grudnia i to Do nie jest do... 31 do 23:59, tak. Tak, to nie jest dobry moment na dobry pomysł na świętowanie Sylwestra, ale bardzo warto wtedy ludzi poprosić, bo ludzie wiedzą, że wtedy trzeba być hojnym i są hojniejsi, po prostu. Czyli podsumowując, podsumowanie plus plan na rok kolejny, na ostatnie 2 miesiące roku. Upraszczając tak, upraszczając tak. Upraszczając tak, w formie elektronicznej, papierowej, wideo i czego tam jeszcze nam technologie i inne rzeczy przyniosły. Wydarzenia na przykład. Moi drodzy, z moimi pytaniami skończyliśmy. Przepraszam, że to tak długo. Miałby 40 minut. Kurde, dobra. Będziemy ćwiczyć, no, będziemy ćwiczyć. To ja teraz szybko przejdę przez kilka pytań od osób, które zarejestrowały się i wrzuciły pytania. Pytanie od Magdy. Jak dobierać narzędzia fundraisingu w zależności od wielkości, doświadczenia NGO czy zasięgu działania, na przykład lokalny klub sportowy, ogólnopolskie stowarzyszenie? Myślę, że to jest kwestia audytu zasobów, które nam już pokazuje. Ogólnopolskie Stowarzyszenie z definicji powinno mieć zbudowane już jakieś bazy adresowe przez te swoje działania, a lokalny klub sportowy no, jednak zna tych rodziców, którzy przywożą dzieci na zajęcia czy szkółki, a z drugiej strony lokalni biznesmeni i tu przykład myślę, że mogę podać z Iłży, gdzie Kuba, który jest naszym wiernym fanem naszych działań, prowadzi klub piłkarski szkółkę, czyli rozmawia z rodzicami, którzy są darczyńcami tych wszystkich rzeczy, które są w klubie potrzebne, ale równocześnie stworzył klub biznesowy lokalnych przedsiębiorców z Iłży i okolic, którzy wspierają ten klub i spotykają się po to, żeby pogadać, jak można pomóc swojemu klubowi, a de facto swoim dzieciom czy wnukom, które tam uczą się kopać w piłkę. Więc trochę dopieramy zasoby. Zawsze ważne jest i niezbędne. Baza mailowa, baza adresowa i bycie człowiekiem, czyli spotykanie się z ludźmi i zachęcanie ich do wpłat. Okej. A narzędzia tak na dobrą sprawę wynikają też pewnie z doświadczenia organizacji, tak? Tak, i z zasobów organizacji i ludzi, którzy je tworzą. Jeżeli mamy mistrza kanwy, no to Facebook i wszystko inne nam się otwiera wizualnie. Tak, jeżeli potrafimy składać mailingi, newslettery, co nie jest trudne, bo to jest przesuwanie klocków, ale trzeba wiedzieć, to jak ktoś się w pracy tego nauczył, to może to przekuć na rzecz organizacji. Jeżeli ktoś jest genialnym człowiekiem, który zapala innych do działania, to po prostu wypuśćmy go do ludzi i niech działa. No to analiza zasobów to tak. Okej, czyli tak na dobrą sprawę, jak dobierać narzędzia fundraisingu? To jest pytanie, najpierw sprawdźcie, czym dysponujecie, to będziecie wiedzieli, jakie narzędzia możecie efektywnie wdrożyć, tak? No bo tak. Pewnie każde narzędzie można, ale jak nie masz doświadczenia, no to nie będzie z tego kokosów. O, tak, i nie zrobisz w większości wypadków w organizacjach małych, na starcie nie zrobisz testamentów. Na przykład jako narzędzia. No tak. W dużych już możesz, bo jesteś rozpoznawalny i statystycznie więcej osób będzie. No dokładnie. Dobra, to jeszcze dwa pytania. Alicja zadała pytanie, jak otworzyć serca darczyńców na kulturę, bo taką organizację, taką fundację prowadzę. Zaprosić ich do współtworzenia i współuczestniczenia w tej kulturze, po prostu. Czyli niech oni doświadczą tej kultury, niech przyjdą na spotkanie, wernisaż, na koncert. Nie wiem, jaki typ kultury Alicja prezentuje, ale tu podpowiem, jedna z organizacji kulturalnych, z którymi jestem bardzo dumna, Fundacja Dobrej Muzyki ze Świdnicy, która, uwaga, zajmuje się totalnie niszą, czyli koncertami organowymi i uczy lepszego rozumienia muzyki organowej. To jest nisza, to nie jest, wiecie, to nie są to smyczki. Jest nisza. Tak, tylko tak, organy tak. Muszą być tam, gdzie są organista i ich organy, nie pojedziemy na koncert do kogoś. Tak. Więc Zuzanna Bator, która jest prezeską fundacji, zaprasza ludzi do współtworzenia, współuczestniczenia. Przyjdźcie na koncerty, my wam powiemy, jak to działa, dlaczego te romantyczne brzmią tak, a Bach brzmi tak. I to jest edukacja ludzi i zachęcanie ich do wpłat. I oni się stają potem mecenasami kultury. A prawda, że każdy z nas chciałby być mecenasem kultury. Dobrze to brzmi? No tak, zacnie. To zacnie. Zacnie. No. Więc ten trop podpowiadam, bo w kulturze są pieniądze. Nawet prowadziliśmy kilka serii warsztatów Bogata Kultura,
gdzie pokazywaliśmy ludziom z kultury, jak krok po kroku zastosować narzędzie fundraisingowe, bo to jest to samo tak naprawdę, do tego, żeby kultura miała pieniądze. A to prowadziliście to, a to na NGO Flixie też będą takie rzeczy, Nie, to czy akurat nie? nie, bo to były zajęcia stacjonarne z Zuzanną, A, akurat okej. prowadziliśmy w Świdnicy, zapraszaliśmy wszystkich, żeby zobaczyli te organy i zainspirowali się, ale Okay. Aha. na NGO Flixie są podpowiedzi, ale nie jeden do jednego, bo jakby nie skupiamy się tylko na organizacjach kultury, tylko w różnych Szeroko. aspektach. Okej. Okay. Dobra, myślę, że to całkiem fajna podpowiedź, żeby zaprosić darczyńców do tego, żeby zostali mecenasami kultury po prostu. To ostatnie pytanie jeszcze od Iwony. Początkująca fundacja, jak i od czego zacząć? Analiza zasobów, po pierwsze, po drugie mała zbiórka, taka na 10-20 tysięcy. Taka, która sprawdzi zasoby, wasze możliwości, czy się dobrze czujecie w tym proszeniu wpłaty. I ponieważ jest czas krótki, ja pozwolę sobie odesłać Iwonę do mojego podcastu, odcinek 11, zaraz wkleję link. Tam jest instrukcja kompletnej zbiórki na start, krok po kroku, żeby zebrać te kilkanaście tysięcy. Tam więcej nie powiem, bo tam jest wszystko po prostu. Okej, okay. Odcinek 11 podcastu Coraz lepsze NGO. Instrukcja krok po kroku. Tak. Dobra, zaraz jeszcze będziemy mieli linka. Dobrze, moi drodzy, czas już nam się troszeczkę skończył, także dziękuję Wam bardzo za, że dotrwaliście. Tutaj gdzieś tam w międzyczasie na czacie pojawiły się pytania, że ktoś potrzebuje pomocy do konsultacji dotyczącej mechanizmu fanimani.pl. Napiszcie proszę maila na info@fanimani.pl z tematem konsultacje albo konsultacje marek, to wtedy to zostanie przekazane do mnie i w zależności od tego, ale opiszcie proszę o co tam chodzi i w zależności od tego albo się dzwonimy, albo osoba, która się tym danym tematem zajmuje, odezwie się po prostu do Was. Tu jest jeszcze pytanie od Roberta, niestety nie byłem od początku, nie mam pytania odnośnie krypto w organizacji. Jak rozliczyć, zaksięgować otrzymane wsparcie krypto? O, to jest, myślę, że szeroki mega temat, bo ja nie mam zielonego pojęcia, czy to w ogóle się da rozliczyć. Da się, tylko wchodzi nam ustawa o praniu brudnych pieniędzy i jeżeli jesteś OPP, to jest to trudne, bo trzeba udowodnić, kto wpłacił te pieniądze, a krypto z natury jest anonimowe, a w innych wypadkach po prostu, jeśli, uwaga, nie jestem prawnikiem ani księgowym, to skonsultujcie sobie, to jest po transferze środków z krypto na dolary czy na złotówki. Instytucja pośrednicząca przy tym transferze przelewa nam pieniądze i to po prostu trzeba zaksięgować jako darowiznę, bo taka była intencja wpłacającego przy komunikacie. Jakby to jest rzecz najprostsza, tylko wchodzi nam ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, która jest wątpliwa. Część organizacji na przykład odrzuciła darowiznę w bitcoinach, bo się bała jakby konsekwencji prawnych, bo sytuacja nie jest uregulowana. Ale jest na cele statutowe, więc teoretycznie jest zwolnione z podatków i darowizn, jeśli mieści się w katalogu zwolnionych. No to myślę, że to jest obszar, który jeszcze wymaga przetarcia po prostu, no chyba nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Paweł ma jeszcze szybkie pytanko. Ja mam pytanko, jak pisać do tych 150 osób, o których mówił Szczepan, żeby nie wyszedł z tego spam, na przykład z przypominajką. Po pierwsze, No. mogę dwa zdania. Po pierwsze, nie pisać, tylko nagrywać wideo, bo to jest dużo skuteczniejsze i to jest spersonalizowane. Moje doświadczenie i tutaj statystyka jest mocna. Jeśli piszemy bezpośrednią wiadomość do konkretnego człowieka, to z tych najbliższych naszych znajomych około 25% z nich wpłaca. Jeśli nagrywamy wideo z bezpośrednią prośbą, to około 35% z nich wpłaca. To są moje doświadczenia na Czyli kilkunastu. 30% więcej, tak na dobrą sprawę, nie? 25 od 25%. 35, no to 30% więcej 10% skuteczności. różnicy. Tak, więc to jest wideo jako prywatną wiadomość, tak. Messengerem, jako WhatsAppem czy innym komunikatorem. Czyli po prostu bierzesz telefon, nagrywasz, Wysyłasz. wysyłasz, Czekasz na wpłatę. czekasz na wpłatę. Ale wysyłasz to musisz mieć jeszcze jakiegoś linka. Nie Tak, zapomnij wysłać wysyłasz, linka do nagrywasz i wpłaty. tutaj niżej będzie link. No, ciekawy sposób. U mnie działa i to jest Dobrze. najskuteczniejsze. Dobrze. Szczepan, dziękuję bardzo Dziękuję. za twój czas, że go znalazłeś, bo wiem, że tak powiem, tak jak mówiłeś, przygotowania kampanii
na koniec roku, więc dużo się dzieje. Na szczęście i tam NGO Flix, i Szkoła Hojności, i tysiąc różnych innych rzeczy, którymi się zajmujecie. Także tym bardziej doceniam, że znalazłeś czas. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze za jakiś czas z nowymi doświadczeniami, i twoimi, i moimi, powtórzyć to w takiej bądź innej formule. Spotkanie było nagrywane, będzie dostępne na akademia.fanimani.pl. Jeśli ktoś dotarł później, to może sobie ten początek nasz też zobaczyć. Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia akademia.fanimani.pl, bo tam znajdziecie też różne podpowiedzi i oczywiście do wyszukania Szczepana i Armigera, i zespołu Armigera, i dowiedzenia się, co robią i jak mogą Wam pomóc. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dziękuję do bardzo. Następnego razu. Hej, cześć. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.